Cześć, w dzisiejszym filmiku pokrótce zaprezentuję stację lusowniczą KSGR, model T12. Jak widzimy na załączonym obrazku, stacja lusownicza przyszła do mnie w takim oto stanie, czyli jednostka sterująca, do tego uchwyt i nie pamiętam już, ale chyba była jedna końcówka, z tym, że ta końcówka jest dokupowana przeze mnie. Jest to końcówka, jest to grot lutowniczy z grzałką oraz sensorem temperatury. Oznaczenie tych grotów to T12 oraz dodatkowy kod literowo-cyfrowy, na przykład tak jak tutaj BC1. Tych grotów jest bardzo dużo. Chodzi po prostu tutaj o rodzaj końcówki grotu. No, ten grot już jest troszeczkę zniszczony, aczkolwiek działa bez przerwy, non-stop, jest dosyć mocno eksploatowany. Stacja zasilana jest napięciem 230 V przez takie duże gniazdo. Jak widzimy, z tyłu znajduje się włącznik. Na froncie stacji, zaraz to pokażę, znajduje się pokrętło, taki encoder oraz wyświetlacz AMOLED, który pokazuje różne wskazania. Zaraz to zaprezentuję. Zamontujemy nasz grot. Robię to z jedną ręką, bo w drugiej ręce trzymam kamerę, więc nie jest łatwo. Po prostu go wciskamy i to tyle. Grot oczywiście odstawię tutaj. Załączymy naszą stację lutowniczą. I jak widzimy, teraz na wyświetlaczu pojawiły się różne informacje. No i tak pokrótce opiszę poszczególne informacje. Więc ten napis tutaj SBY to jest tryb standby w tym momencie, ponieważ ustawiłem sobie tą stację tak, że po włączeniu nie nagrzewa się ona do pełnej mocy, do pełnej temperatury zadanej, tylko mam ustawioną temperaturę taką, powiedzmy, podtrzymania 150 stopni. Jak widzimy, ona się pokazuje tutaj. Tutaj mamy właśnie naszą nastawioną temperaturę. Nasze nastawy to jest 150 stopni, a tu jest temperatura rzeczywista panująca na końcu grotu, mierzona cały czas przez czujnik temperatury umieszczony w grocie. Tutaj możemy zaobserwować, tylko się światło odbija, bo mam, mam od samego początku folię, nawet jej nie ściągałem, ponieważ nie było to, po prostu podłączyłem stację lutowniczą i zacząłem pracować, nie zwracałem uwagi na to. Aczkolwiek tutaj mamy w tym momencie wartość procentową, mówi nam ona, ile po prostu mocy, liczone oczywiście w watach, jest wykorzystywane do podtrzymania bądź do zagrzania grotu bądź podtrzymania temperatury. Tutaj w lewym dolnym rogu widzimy BC1, jest to typ naszego grotu, który używamy w tym momencie, a ta gwiazdka to znaczy, że został on skalibrowany, czyli temperatura została skalibrowana. Tutaj mamy temperaturę otoczenia oraz czas. Wciskając encoder, ustawiamy sobie temperaturę, jaką chcemy. Na przykład teraz będę chciał, żeby na grocie pojawiło się 400 stopni. Potwierdzam, wciskając. I teraz zobaczymy, jak lutownica szybko nagrzewa grot. Sygnał dźwiękowy wskazuje nam, że temperatura została już osiągnięta. Dobrze, ale teraz zmniejszę sobie do 350 stopni, bo ja takie temperatury używam zazwyczaj.
Teraz temperatura spada. Sygnał dźwiękowy poinformował nas o tym, że temperatura została osiągnięta. I tak, przekręcając encoder w lewo, włącza się tryb standby. Przekręcając wiele razy w lewo, włączył się tryb sleeping. Sleeping to znaczy, że w tym momencie lutownica przestała podawać napięcie na grot, więc temperatura spadnie nam do zera. Czyli po prostu praktycznie, czyli w tym momencie stacja lutownicza praktycznie nie pobiera żadnego prądu, no, za wyjątkiem zasilania elektroniki, no i wyświetlacza OLED. Żeby wzbudzić lutownicę, musimy nacisnąć encoder. No i już mamy tryb set. Temperatura wzrasta do 350 stopni. Przekręcając pokrętło w prawo, ustawiamy tak zwany boost. Boost to jest następna opcja, którą możemy sobie skonfigurować. I ja ustawiłem ją sobie na 375 stopni i wykorzystuję ją wtedy po prostu, kiedy potrzebuję troszeczkę wyższej temperatury. Można to skonfigurować dowolnie, może być nawet 400-450, tu jest chyba bodajże maksymalnie 450 stopni. No, jeżeli mamy jakieś tam większe, prawda, luty do, powiedzmy, rozgrzania. W tym momencie dalej wróciłem do swojego trybu. Żeby włączyć menu, przyciskamy encoder i przytrzymujemy chwilkę. No i tutaj mamy już całe menu. Mamy funkcję standby, możemy ją skonfigurować. Funkcja standby włącza się u mnie po 2 minutach. Temperatura, do jakiej ochładza się grot, jest 150 stopni i tryb standby możemy wyłączyć, począsając końcówką, począsając naszym uchwytem z grotem. Tam w środku znajduje się taka rureczka z kulką, która po prostu, kiedy począsamy, ona zwiera po prostu styki i stacja lutownicza wie, że po prostu chcemy kontynuować pracę. Wychodzimy, kręcąc w lewo. Następnie mamy funkcję sleep, więc czas, kiedy stacja lutownicza przejdzie w funkcję sleep, czyli wyłączy się praktycznie całkowicie podgrzewanie, to znaczy kiedy wyłączy się całkowicie podgrzewanie grotu, jest u mnie ustawione na 10 minut. Funkcja boost, o której mówiłem, u mnie jest to 25 stopni więcej do temperatury zadanej. I jest ona aktywna przez 5 minut, jeżeli jej nie odwołam sam. Tip. Dodajemy sobie po prostu, jakich grotów używamy. No tutaj widzicie BL, mam zaznaczony BC1, ptaszkiem takim BC2. Stepping, ustawiamy sobie po prostu, co ile stopni ma nam się podwyższać bądź obniżać temperatura, kiedy kręcimy tutaj tym encoderem. Password, no nie korzystam z tej funkcji, to jest po prostu, żeby zablokować menu. Screensaver. Po ilu minutach ma się nam włączyć screensaver, wtedy bodajże przez jakiś czas pojawia się tylko sama chyba godzina na wyświetlaczu. Taki bajer. Buzzer, czyli po prostu to ten sygnał dźwiękowy, który nas informuje o tym, że grot został nagrzany do zadanej temperatury. Voltage display, możemy włączyć voltage display, wtedy na wyświetlaczu pojawia się nam napięcie na końcówce grotu, jakie jest. Funkcja low voltage protection w naszym przypadku jest całkowicie pomijalna, ponieważ nasza stacja lutownicza posiada zasilanie sieciowe.
Funkcja ta sprawdzałaby się, jeżeli nasza stacja lutownicza byłaby przystosowana do zasilania akumulatorowego. Kolejna funkcja to Power On. Ja ustawiłem sobie na standby to, co mówiłem na początku. Jeżeli włączę stację lutowniczą przyciskiem z tyłu, nie nagrzewa się ona mi do pełnej temperatury, tylko włącza się tak jakby tryb standby, który ustawiony jest, tak jak wspominałem, na 150 stopni i dopiero mogę wzbudzić stację lutowniczą naciskając encoder. Po włączeniu, jeżeli ją wzbudzę naciskając encoder, to jeżeli stacja lutownicza znowu przejdzie w tryb standby, już nie muszę naciskać tutaj tego encodera, tylko wystarczy, że począsnę uchwytem, w którym znajduje się grot i stacja znowu zacznie nagrzewać grot do temperatury zadanej. Ale tu możemy sobie włączyć funkcję running, czyli jest od razu pełna temperatura po włączeniu, oraz funkcję sleep. To już zależy od tego, co nam pasuje bardziej. Możemy wybrać język, ustawić datę i czas. Tutaj możemy, widzicie, no nawet po prostu, że tak powiem, kalibrować zegar czasu rzeczywistego. Tu możemy tak samo jeszcze raz zresetować zegarek. Tu mamy system info, czyli całą wersję oprogramowania. Tutaj oczywiście można wgrać software. Init po prostu kasuje nam wszystkie ustawienia, przywraca do ustawień fabrycznych, no i exit. O, i jak widzicie, tutaj przez przypadek uruchomiłem właśnie tą funkcję, żeby pokazywał napięcie. No i tutaj widzicie, jakie jest napięcie w tej chwili. Ale ja sobie to zmienię, ponieważ nie chcę, żeby mi pokazywał napięcia, tylko chcę, żeby pokazywał mi tutaj, jaką mam akurat wybraną, założoną końcówkę. Więc musimy to zrobić, jeszcze raz zmienić. I tutaj przechodzimy do voltage i dajemy off. I teraz dajemy exit i mamy z powrotem końcówkę. No i tak pokrótce wygląda menu tej stacji lutowniczej. Jest jeszcze jedna sprawa, na przykład jeżeli chcemy skalibrować właśnie końcówkę. A jak to zrobić, pokażę w następnym odcinku. A teraz bardzo Cię proszę, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Subskrybuj ten kanał. To wszystko na dzisiaj. Cześć!